Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Karier Arsenalem. Dzisiaj zmierzymy się z Wolverhampton oraz z Milanem w Lidze Mistrzów. Tak więc nie traćmy czasu i przejdźmy może od razu do składu, który przygotowałem oczywiście już wcześniej. Prezentuje się następująco. Jeszcze ławka rezerwowych. Oj, tylko poukładam ich trochę ładniej. No i możemy przejść do spotkania samego ligowego. Tym razem rozgrywamy mecz u siebie, tak więc teoretycznie mamy większe szanse i 3 punkty są naszym obowiązkiem. Jednak jak będzie w rzeczywistości, dopiero się przekonamy za chwilę, a ja w tym momencie zapraszam was na swoją okazję w to spotkaniu w dużej minucie trzeciej. Abdullah Horb oddaje do Dumbi, Dumbia oddaje piłkę wcześniejszemu zawodnikowi, ten jeszcze oszukuje bramkarza, no i Abdullah Horb zdobywa bramkę do 1-0, tak więc początek praktycznie idealny. Kolejna okazja to minuta 8. Dumbia podaje ponownie do Agmulahora, tym razem Agmulahor odzwięcza się świetnym podaniem. No i Dumbia ma dobrą okazję, podbiega jak najbliżej może praktycznie, no i jeszcze szukaje bramkarza, tak więc mamy 2-0. W minucie 20 Vidal podaje do Agmulahora, Agmulahor podaje do Dumbi, Dumbia podanie prostopadłe. Agmulahor spokojnie wyprzedza obrońcę, uderza i mamy 3-0. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić. Minuta 24. Rzut wolny wykonywany przez Zamorę. Zamora uderza i jak tylko poprzeczka. Minuta 37. Akcja Wolverhampton. Zamora oszukuje obrońców. Podaje do Barrery. Barrera uderza, jednak szczęsny broni. Fletcher dobija, no i tym razem nasz bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No i mamy 3-1. Powtórce będzie widać, jak czysto uderzył tę piłkę. W tej połowie nie działo się już nic ciekawego, tak więc przeniesiemy się za chwilę do minuty 65. Dumbia podaje do Agmulahora. Agmulahor oszukuje Johnsona. Uderza. No i mamy 4-1. Tak więc wyśmienity mecz tego piłkarza. Dwie minuty później. Podobnie, Agmulahor dostaje świetną piłkę od Dumbi, uderza, no i mamy 5-1. Minuta 83. Rzut wolny wykonywany przez Hunta. Zagranie ręką, no i mamy rzut karny. Więc szczęsny w pojedynku z Zamorą. Szczęsny broni, jednak dobitka już była za dobra i w tej sytuacji reprezentant Polski nie miał nic do powiedzenia. No i w doliczonym czasie gry Agmulahor podaje do Vidala. Vidal wyprzedza obrońców, dośrodkowuje, bramkarz niefortunnie interweniuje, no i Dumbia dobija tą piłkę, no i mamy 6-2. W pierwszym spotkaniu w tym odcinku udało się zwyciężyć 6-2, tak więc bardzo fajny mecz i świetny występ pary Agmulahor Dumbia. Agmulahor zdobył 4 bramki, natomiast Dumbia 2, plus asysty 4 aż Dumbia, no tak więc na pewno tych klasyfikacji w statystykach na pewno obaj się nieźle podniosą. Tak więc zerknijmy oczywiście na nie od razu, chociaż nie, wcześniej zrobimy konferencję i pochwalimy zdecydowanie nasz zespół. Już za 3 dni mamy spotkanie z Milanem na wyjeździe, tak więc teoretycznie mamy lepszą sytuację, ponieważ tak już, nie wiem, tak się jakoś przyjęło dziwne. Nie, dobra, nieważne, nie wracajmy do tego. Okej, Premier League, co my tutaj mamy? Statystyki piłkarzy. W bramkach oczywiście nic się nie zmieniło, Agmulahor zapewne trochę po prostu podskoczył w górę, chociaż nie wiem czy jeszcze. Okej, jeszcze go nie ma, to on tak mało bramek zdobył. Dobra, nieważne. W asystach natomiast Dumbia zdecydowanie uciekł.
i masz już ich aż 16 na koncie. Tak więc teraz przygotujmy sobie skład. Oczywiście Szczęsny zostaje w bramce. W obronie na lewej stronie zostajemy Sissoko, na prawej damy Ansaldiego. W środku zamiast Camporese Ogbona, na prawej stronie Royce albo Sam. Może Oxlade-Chamberlain, niech będzie, ok, już dawno nie grał. W środku pola Vidal plus Belanda. Na lewej stronie Mertens. A w ataku Wellington plus powiedzmy Lewandowski. Okej, okay, ławkę rezerwowych. Na pewno usiądzie sobie Frimpong i Royce. Miejsce jakby Lahora, chociaż teraz bez napastnika, tak teoretycznie wychodzimy, tak więc Boateng sobie odpocznie, a w jego miejsce wejdzie Zaha. Ale to on już dosyć dużo ostatnio grał, tak więc może sobie spokojnie teraz zrobić krótką przerwę. No i to, przejdźmy teraz oczywiście do samego meczu, ale wcześniej zerkniemy na pozostałe pary. Jak widzimy, mamy dwa mecze, już mamy za sobą. Real w pierwszym meczu wygrał 1-0 z Borussią, w drugim Barcelona z Benficą. No tak więc teoretycznie te słabsze zespoły niestety przegrały. Tak więc no, jeżeli w przyszłej rundzie uda nam się zagrać z którymś z nich, no to nie będzie za wesoło. Okej, ale kontynuujmy. Suarez widzimy znowu 19 bramkę, czyli prawdopodobnie Liverpool ma jeden mecz więcej. A nie, okej, po prostu miał mecz zaległy. Tak więc niestety Dumbia albo Wellington będziemy musieli w końcu zacząć strzelać bramki, bo trochę Suarez nam ucieka. Plus oczywiście Mata goni. Ale teraz oczywiście najważniejszy będzie mecz w Lidze Mistrzów. Wejdziemy sobie w strojach żółtych, natomiast Milan w swoich domowych. No i co? Tak więc pozostaje mi tylko zaprosić was teraz na skorupcję. Dopiero w 39 minucie Wellington uderza, no i mamy od razu bramkę. Więc 1-0. Wyśmienity początek, tym bardziej, że mecz rozgrywany na San Siro. Tak więc ta bramka jest zdecydowanie ważniejsza, niż gdyby była zdobyta na Emirates Stadium. Kolejne uderzenie, tym razem Belanda jednak nad poprzeczką. Minuta 45. Nocerino podaje do Robinho. Błąd defensywy. Niepotrzebnie wychodziłem Szczęsnym. No i Robinho bez problemów mógł mnie przelobować. No i mamy 1-1. No i teraz przeniesiemy się do minuty 49. Wellington uderza, jednak Amelia bez problemów boni. Minuta 52. Pato bez najmniejszych problemów oszukuje obrońców, którymi nie zachowałem się najlepiej. Plus jeszcze Szczęsny trochę nie najlepiej się ustawił. No i w 52 minucie Robinho zdobywa swoją drugą bramkę. No i niestety przegrywamy 1-2. Po spotkaniu z Milanem niestety porażka 1-2, chociaż w kontekście meczu rewanżowego nie jest aż to taka zła sytuacja, ponieważ udało się strzelić tą bramkę i trochę nam to ułatwi mecz rewanżowy. No cóż, już dawno nie pamiętam, kiedy rozegrałem ostatnio tak słabe spotkanie. No i muszę powiedzieć, że powoli coraz bardziej zastanawiam się nad sprzedażą Lewandowskiego, który kompletnie nie pasuje do całej reszty napastników. No nie nadaje się za bardzo do mojego zespołu, powiedzmy sobie szczerze. Widzę, mamy jakiś raport o juniorach, tak więc oczywiście zerkniemy, co tutaj się dzieje. To chyba nie był raport o juniorach. Okej, chyba nie do końca uważnie przeczytałem tę wiadomość. No i w tym momencie akurat na pewno zmotywuję zespół, bo to co pokazał było tragiczne. No i w następnym odcinku czekają nas dwa spotkania pucharowe. Pierwsze w pucharze ligi, drugie w pucharze Anglii, tak więc mecze dosyć ciężkie. Plus jeszcze potem mecz z Milanem i Liverpoolem, tak więc czekują się na cztery naprawdę trudne spotkania. No ale co, w tym to będzie na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.